No nie. Ale faza. No nie. Czekaj, nic się z moim domem nie stało? Nie. Nic się nie spaliło, ale masz szczęście, bo bym przyjechał do tej twojej tam Warszawy i bym cię zniszczył normalnie. Teraz mi dom podpaliłeś! Jafu! Cześć, przepraszam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, ale niestety znowu nagrywam z Jachimozem, wiem, że go bardzo lubicie. Przepraszam, że się zgodziłem, naprawdę nie chciałem. Jesteśmy na Ferajnie i tak jak pamiętacie... No co ty, nie gadaj, wcale nie ma tego w tytule, no. No nie ma w tytule Ferajny. Jak to nie ma? No nie ma, u mnie w tytule nigdy nie ma Ferajny. U mnie Ferajna jest oznaczona jako Minecraft, po prostu Minecraft, bo według mnie Ferajna to taka najczystsza forma Minecrafta, jaka może być, czyli po prostu taki zwykły survival i sandbox, no co? Dobra, przestań płakać, co robimy? Ja mówiłem wam, widzowie, że zrobię live'a, w którym pójdę do jaskini i nie zrobiłem, bo stwierdziłem, że odcinek będzie lepszy. To raz, a dwa, dzisiaj zrobimy sobie w końcu bramę. I coś zrobiłem w stronę książek. Czy znowu ktoś mi wyciął moje krowy, czy mi się tylko wydaje? Chyba nie, chyba krowy żyją tak samo jak żyły. Ale ogólnie... Nie wiem, ale w Minecraftie jest tutaj cały czas praktykowane kazirodztwo, zauważyłem. To jest trochę przerażające i mam to myśl w głowie już od 8 lat, że to jest takie trochę mega dziwne, ale nieważne. Idziesz tu, Jachi? No idę, cały czas idę za tobą, no śledzę. No to popatrz, tutaj mi biega dużo pigmenów strasznie po wyspie, dlatego trzeba zrobić jakieś... trzeba zrobić coś. Coś z niczego? Coś z niczego, to brzmi jak opis stworzenia ciebie. Dobra. Jesteś niemiły bardzo. Jak jestem niemiły? Weź, przestań tak gadać, bo jeszcze widzę, że się nabierają w te bajki. A pamiętasz, czy na przykład ostatnio cię głaskał po brzuszku, jak byłeś u mnie? No. To cię a tutaj teraz tak, ja się robię bramkę, zawsze sobie to mylę. Chyba tak. Co się stało z tymi kurczakami? Skąd one się tu wzięły? No stare, rozmnożyły się. I utknęły? Nie, nie utknęły, one tutaj są z własnej woli, one tu chcą być. Zamknąłeś je? Nie, nie zamknąłem ich. One naprawdę chciały tu być. No zapytaj jak się ich. Halo, chcieli się tu być? Widzisz, nie skarżą. Nie skarżą się. Nie skarżą się. Dobra, jeżeli chcecie tu być, to powiedzcie coś. I cisza. Nie powiedziały nic. No, cisza. Aha, jeżeli chcecie być. No. Aha, słyszałem, że tak nie chcecie być. O nie, myślałem, że na odwrót. Nieważne, nieważne. Ale trzeba zrobić tutaj płotki takie, które to... No, ograniczały wejście tutaj, do tego Dobra. Portalu. Co robimy w ogóle w dzisiejszym odcinku, ej? W dzisiejszym odcinku, jak zawsze, obijamy się i udajemy, że coś robimy. W tym wypadku ja teraz na przykład udaję, że robię portal do Netheru. Aha. A, wiesz co, nie, ale jest coś, co możesz zrobić. Jest jedna taka sprawa. A mianowicie te pigmeny teraz trzeba pozabijać. Właśnie to robię, zacząłem no robić. No to dobrze, no to świetnie. O, ja szybko zniknęło w ogóle. Dobra, pyk. I zastanawiam się, czy... Nie żyją. Wszystkie. Nie wiem, czym się chwalisz, Jachi, ale... Brutalność wobec zwierząt wcale nie jest fajna. To nie są zwierzęta, to są zombie. To są zombie, ale były kiedyś zwierzętami. Nie, no i co z tego, ale już nie są. Nie wolno tak, Jachi. Już nie są, to się nie liczy. O, dobra. No i teraz będzie mój portal Netheru. Potem już trochę udoskonalimy. Jeżeli macie jakiś pomysł na to, jakby mógł fajnie portal wyglądał, no to napiszcie swoje propozycje na mojej grupie Darknessland. Link macie w opisie. Bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo fajna zabawa na co dzień. Może mi tych drzew tu nie stać. Jachi. To jest. Daj mi opa na chwilę. Po co? No daj mi opa na chwilę. Nie, bo mnie zabijesz. No stary, to mi saj drzew tutaj, debilu skończony, no. Nienawidzę cię. No nie, bo mnie zabijesz, ty. Nie zabiję cię. Jak to mnie nie zabijesz? Co chcesz zrobić? Nic. Przeszkadzasz mi tutaj tylko cały czas. Ej! Przeszkadzasz sobie cały czas. Ja sam naprawiłem, że Ferajna dobrze działała, odbanowali mi. Odbanuję cię pod warunkiem, że pomożesz mi teraz niszczyć te drzewa, które zrobiłeś. No dobra. Klocku. Jak to było? Pardon, tak? Pardon, no. Pamiętam? Nie. Pardon. Jeju, czemu po prostu nie zrobić komendy unban w tym... Jest chyba unban, stary. Jest unban i jest pardon. A unban nie był kiedyś przypadkiem tylko dla Bakita? Nie mam pojęcia, ale pardon brzmi lepiej. Pardon. Co znaczy pardon? To znaczy wycofać? Coś takiego? Nie wiem, stary, brzmi jak jakiś francuski. No, ale nie wiem, piszcie swoje propozycje w komentarzach. Zawsze musi mieć jakieś ale. Musiałeś tutaj takiego dużego...
Po co to zrobiłeś? Powiedz mi, po co to zrobiłeś? Stary, nie mam pojęcia w ogóle. Ja też nie mam zielonego pojęcia, po co to zrobiłeś. Nie wiem, co się tu dzieje. Ile ja tych drzew mi... Nie, nie podpalaj, bo mój dom jest połączony z tymi drzewami, debilu! O nie! I co teraz? Zgaś to! No jak? No nie! Zaraz mi się dom spali! Nie! Trzeba szybko odciąć liście. Jaki jesteś skończony dach! No i, ale nie, patrz jak się... Nie, ogień się przeniósł na dom! No nie, na górze się coś ten... Nie, jak tu... Zaczyna mi Minecraft, szybko, render distance, grafika fast. O nie... Jak ten ogień się szybko przenosi? Tak naprawdę nie wiedziałem, że ogień się szybko przenosi, Yahi. Jak się pali, ty? No nie... No nie... Ale faza! No nie! Czekaj, nic się z moim domem nie stało? Nie... Nic się nie spaliło, ale masz szczęście, bo bym przyjadł do tej twojej tam... Warszawy i bym cię zniszczył normalnie. Teraz mi dom podpaliłeś! Jaku! Nie podpaliłem, odpaliłem. Nie, wcale dom mi się cały pali! Podpaliło się same! Samo się Teraz co naprawiaj! Jak to? Naprawiaj to teraz! Ja nie wiem, jak to co naprawić. Co ty zrobiłeś? Nie! Ja nie wiem, jak to naprawić, halo, przepraszam, nie chciałem nic zniszczyć. Nie chciałem. Przepraszam. Doknes. Doknes, odzywaj się do mnie. Powiem to tak. Czasem w życiu tak bywa, że poznajecie osoby takie fajniejsze i te takie, które powiedzmy gorsze, nie głupsze, bo nie chcę ich obrażać. A czasem poznajecie na przykład takiego błazna Yahimozo i sobie myślicie, kurde. Ale dlaczego nie chciałbym go poznać, bo mi dom spaliłeś. No ale nie chciałem, no przecież ja nie miałem. Ale co mi z tego, że nie chciałeś? Nie wiedziałem, że ten ogień jest taki powolony i tak szybko się rozprzestrzenia. Sam to podpaliłeś na moich oczach koło domu, jak już się wszystko przestało palić. No nie, nieprawda, a wcale, piorun walnął. Teraz ja cię walnę, ja cię... Byłem... Ach, żałuję, że cię nie walnąłem w sumie w ten weekend, do ciebie byłem. Piorun walnął, no Boże. Ja w ogóle nie pamiętam, to było zbudowane. Yahi. Przepraszam. Co ty za kaszane zrobiłeś? Przepraszam. Jesteś... najgorszą osobą na świecie, jaką znam. Nie chciałem, no. W dupie to mam. O. Widzisz? Też potrafię być chamski. Właśnie jesteś bardzo niemiły. Mam nadzieję, że widzowie to zauważą. Mam nadzieję, że na samej edycji Fereny ci nie będzie. Dlaczego masz taką nadzieję? Bo mnie wkurzasz, spaliłeś mi dom właśnie. Nie chciałem. Ile razy się zdarzyło na Ferenie, by ktoś komuś spalił dom? No, raczej nie za dużo. Nie spaliłem ci domu, spaliłem drzewa. Piorun walnął. Tak, piorun. Niech ciebie piorun walnie. O kurde, no ile teraz do naprawiania będzie? Dlaczego? Ale widzisz, na przykład nie miałeś sprecyzowanych planów na odcinek, teraz masz. Nie no, miałem plan, powiedziałem. Jaskinia? Tak, że chcę iść do jaskini. Tam co przesadzasz. Co mi z tego, że teraz mam do odbudowania domek, jak nawet nie mam surowców? Powiedzcie, drodzy widzowie. Fajnie się patrzyło na palący się dom do Knesa. O nie! No nie, teraz to już przeginasz. Ej, to był fajny widok, stary. Jak to tu? Czy to tak szło? Czy nie tak? Dobrze ci idzie. Ja ci kibicuję całym sercem. Którego nie masz z boku. Mam. Dlaczego z boku? Nie sam wiem. Z boku. Ty jesteś z przodu. Bo wyglądasz, jakby cię naprawdę mega, mega jarało niszczenie domku innych. No, taki fetysz, stary. Jesteś obrzydliwy. Nie pod takim względem chciałem to powiedzieć. Jestem piromanem. Nie, jesteś kleptomanem, bo cały czas wszystkich okradasz. Jesteś niszczycielem. Jestem piromanem. Głupkiem jesteś co najwyżej piromanem. Przecież piromana widział na oczy kiedyś. Tak to jest, jak się po prostu dziecku daje zapałki do ręki. Czemu to zrobiłeś? Czemu mi zniszczyłeś dom? Piroman ze mnie. Tak, ja mam, widzę, taki pomysł. Może zrobić taką akcję, nazwijmy ją akcją charytatywną. Dobijamy pod filmem Yahimoza 3000 łapek w dół, pod najnowszym losowym. Ej, nie mów tak, bo raz się już na ciebie porobiłem za to, no. Kurde. Zmieni na w górę czy coś. Nie no, po prostu zajmiemy przy tym, żeby nic nie robili. Nie no, zmieni na górę, no bo oni teraz zrobią to jak... No a czemu się mają dawać łapkę w górę, jak cię nie lubią? Ej, kto tak powiedział, że mnie nie lubi?
No pewnie teraz cię dużo osób nie lubi po tym, jak mi dom spaliłeś. Jesteś bardzo... Ja już z tobą nie nagrywam. Oficjalnie, słuchajcie ludzie, ja już z Oknesem nie nagrywam. Jest dla mnie bardzo niemiły. Co tam wysadzasz? Ja słyszałem tego creepera, Yahi. Prawda. Jaki creeper? Słyszałem creepera. Poważnie, jaki creeper? Nie, słyszałem creepera. Ty chyba się spierdziałeś, stary, nie creeper. O Boże, nie. W sumie dźwięk podobny, tak. Taki cichacz, stary. To jest taki, stary, takie małe tupnięcie przed pie... Jakby przed pierdnięciem. Teraz... Przed pierdnięciem, no. Nawet mi kopalnię spaliłeś? Ty przez ci... Jak przez przypadek? I się cieszę, że akwarium w ogóle jeszcze stoi. Teraz naprawię. Czy teraz to drzewo wyrośnie, czy nie? Czy co ono chce robić? O, krówki już się tutaj mogą dalej rozmnażać. No to świetnie, świetnie. Ale patrz, ile drewna masz, ty. Co to wybuchło, jak ja to słyszałem? Yahi, tak, chyba to ten ja razem to... nie był cichacz z twojej strony. To nie był cichacz z twojej Yahi... strony. Mnie tu nie ma. Powiedz mi, ile ty myślisz dzisiaj rzeczy w dzisiejszym odcinku? Dobra, jednak jestem, co nie. Ej, ale ja nie chciałbym znowu. Tak, jesteś okropny. Nie chciałem, mordo. Wiesz prawda. Co? To wygląda na takiej zasadzie, że powiedzmy... To ja ci nie powiem, gdzie ja to zniszczyłem. Przyszedłbym do ciebie, co nie? Zróbmy bardzo, bardzo... wulgarne porównanie. Zrobiłem ci kupę na dywan i powiedział: oj, sorry, nie chciałem, i bym wyszedł. Właśnie to zrobiłeś teraz. Teraz muszę sprzątać po tobie. Nieprawda. No nie, 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 nieprawda. To co teraz robię? Biegam i sprzątam. Ej, stary, co to jest? Co? Co to jest? To jest zombiak. Jaki zombiak? A no ten wodny. Podwodny? No. Yeah. Czy to drzewo już wyrosło, czy random T-spi... Czy ty teraz w tym momencie, kiedy nagle... Jak ja to widzę?! To widzisz! Chciałem tobie drewna trochę dać. Miałem zamiar ścinać już. No to chodź tu i to ścinaj. Ale ja i tak potrzebuję tego ciemnego drewna. To jest najgorsze w tym wszystkim, wiesz, Yahi? A masz ciemne sadzonki? Tak, ale nie rośnie coś. Kurczę, ja jakby już... to tutaj usadowić, by to urosło. Ja już naprawiam to! Nie mam muszki kostnej. O nie, jest, urosło, nice. To szybko rośnie, jest ten tikspik duży. O nie, no i creeper, no i creeper, no i creeper, no i jeb dup, no i nie ma drzewka, no i świetnie. Ale za to jest dziura. Możesz zamknąć gębę. To teraz tak, gdzie mam dirta? Jeszcze w magazynie chyba. No dobra, no to idę do magazynu w takim razie. Cały czas, wiecie co? No, muszę nazwać dzisiejszy odcinek Minecraft napraw to sam. I dam takiego... Minecraft napraw to sam. Ja taka wie. Seria. Jak zrób to sam, rozumiesz? Naprawiam Czaję. Rzeczy, które ty zniszczyłeś. Rozumiem, mordo, o co chodzi, co nie? To jest wszystko zrozumiałe w pełni. Dobra. Śmieszny żart! Taki bawny! Nawet, a masz dirta Yahi teraz? Wiesz co? Możliwe, że będę miał, no. Czekaj, mam. Yahi, ścinaj te drzewa, nie stać ich więcej. Bo to wygląda bardzo... Za dużo, już ich nie zetnę. Jak to jest? Yahi! Nie dam rady. No nie, trzeci raz? No bo wkurzasz! Łamiesz konstytucję ferajny. Doknes. Co? Nic nie łamię przecież. Ale za to ja ci połamię, jak cię spotkam. Masz tu weź teraz ściąć te drzewa. Doknes, odbanuj mnie. Masz ściąć te drzewa. No Doknes, no please. No odbanowałem cię, ale masz ściąć te drzewa. Dzięki. Ale nie mam czym nawet. No to sobie znajdź. Ale nie z mojego magazynu. Haha, już nie masz opa. Ty frajerze, ty. Aj, moje apogeum zdenerwowania sięga normalnie zenitu. Napiszcie w komentarzu, czy znacie kogoś bardziej wkurzającego niż Yahimozu. Ja nie jestem wkurzający, jesteś. Nie, a no bardzo śmieszny. Ludzie tak lubią oglądać takie rzeczy. Wiesz co jest najśmieszniejsze w tobie? Te twoje blond włoski, które teraz masz na sobie. No nie, no przestań tak mówić. Ej, ale wyglądasz, wyglądasz jak połączenie kalafioru i ananasa. Wolelibyście, żeby na odcinku ten głąb łaził po kopalniach i kopał wam w stołu na przez 20 minut? Czy wolicie coś takiego śmiesznego?
To nie jest śmieszne, przynajmniej nie dla mnie. Jest, śmieszne dla wszystkich, no. On nie docenia tego, że ja dbam o jego odcinek. Tak? Mhm. No to fajnie, no to fajnie, Yahi, no to świetnie. Jakby to powiedzieć... Głupio się tłumaczysz. O, może w skrócie. Sam się głupio tłumaczysz. Chyba ty się głupio tłumaczysz. No dobra. To tutaj kult nugget. Aha, to sobie wezmę może do przepalarki. No, to mi się tutaj przyda przepalone bardziej. Czyli wszędzie jest to. Czemu one pobiegły do kopalni, a nie za tobą? To? Te zombiaki. Nie wiem! Pomocy! O nie. O nie. Dobra, to ja tutaj teraz zbuduję to dalej, tylko kurczę. No nie! Teraz mnie atakują, no chyba zwariowałeś, Yahi. No nie, Yahi. Naprawdę sobie dzisiaj order najbardziej wkurzającego ananasa na świecie. Pa, jaki mały biegnie do ciebie. Ej, one się utopią, no i nie miałem pływać. Nie? Ej, no! Ty, zombiaki nie potrafią pływać, ty takie te z Netheru. Ale śmiesznie. No, mega śmiesznie. Boki zrywać! Teraz ja tobie coś zerwę, Yahi, bo już normalnie... Ej, stary, stary, podpaliłem znowu dom z tyłu. Chodź, pomóż szybko jak gasić. Jak to podpaliłeś? Chodź tu, chodź jak... tu, pomóż gasić. Żartowałem. Ja nie wiem. Mi się wydaje, że fajnie by było w sumie odejść z Ferajny. Teraz Yahi ma tu grać. Wcześniej było fajnie, bo Yahi miał jakiś taki swój urlopik, nie grał za dużo, nie wkurzał mnie za bardzo swoją obecnością, a teraz... Teraz bym w sumie to przemyślał wszystko. Ale masz fajne jacuzzi. Dzięki, Enzi robił. Ej, śmieszne, to ciekawe. Nie wiedziałem, że tak działa to w nowej. Enzi przyszedł do mnie pewnego dnia na wyspę i po prostu zrobił mi jacuzzi. A. Po prostu. Tak sam z siebie? Tak sam z siebie. Śmiesznie. Jakiś dziwny jest. Nie, zaraz, jak to miało być? To miało być to? Nie. Ej, stary, ja mam ścinać ciebie to drewno, tak poważnie? Tak! Masz coś ściąć, co postawiłeś, przecież na cholerę mi to tutaj w ogóle. Dobra, ścinam. Nie z domku, tylko z drzew! No bo jaś drewno mam ścinać, z drzew, to co zasadziłeś, mówiłem! A, spoko. Ale ja już jestem, normalnie aż mi się gorąco zrobiło, nie? Normalnie... Normalnie subskrybujcie kanał. To jest wybrnięcie z każdego tematu. Teraz nawet nie na ten dach naprawić. I wydaje mi się, że go nie naprawię, bo kurczę. No jak mam to zrobić w momencie, kiedy zapomniałem, jak on w ogóle był? Muszę sobie popatrzeć na filmy moje wcześniejsze. Albo odpalić transmisję live'a i zobaczyć, jak ja to tam budowałem. Więc pewnie sam fakt, że ten dom jest zniszczony, będzie motywacją do zrobienia live'a. Także bardzo serdecznie zapraszam was do subskrybowania i dzwoneczkowania, a bo niedługo będzie live, no. Po prostu się naucz grać w Minecraft. No tutaj nie da się przejść. Yahi, co ty żeś odmalował tutaj? Co odmalowałem? Co ty, nawet zniszczyłeś moje... No nie. Nic nie zniszczyłem, przestań mnie tu oskarżać, tutaj please. Ja w tym odcinku nic nie zrobiłem totalnie jeszcze, poza naprawianiem tego, co ty mi zniszczyłeś. Przestań tu krzyczeć na mnie. To nic ci nie da. Ej, Yahi, to... Yahi, no nie rób mi tak, bo ja to nie naprawię przecież potem. Ty bałwanie skończony, skończ. Dobra, Yahi, no to teraz... Budowałem ci ściany. Nie, teraz masz, Yahi, wiesz o tym, że... Ja by ci to powiedzieć. No ściany ci odbudowałem, no. Musisz to teraz naprawić. Ej, to nie wygląda źle. To naprawdę nie wy... Patrz z daleka. Wygląda, jakby twój dom miał taki bardzo, bardzo bliski kontakt. Ej, to bez ja nie wygląda źle, poważnie. No to... Twój dom jest połączony z naturą bardzo fajnie. I patrz, woda, fontanna, zwierzątka. Jesteś na takiej oazie. Dobra, czyli w następnym odcinku robimy oficjalnie największe boom w historii Ferajny, a w centrum tego boom będzie domek Yahimozo. No. Nie, chciałem ci pomóc tylko. A... Człowiek ma dobre intencje. Słuchaj, Yahi, zrobimy tak, dogadamy się. Jeżeli na następnym live, który zrobisz, wytniesz mi te wszystkie drzewa, które zasadziłeś, dobrze wiesz, o które drzewa chodzi, i nie myl drzewa z moim domkiem, to nie wysadzę twojego domku. Ale no masz dobra. To zrobić.
No dobrze, zrobię. Przed następnym odcinkiem ferajny, a przed następnym, czyli masz czas... Kiedy kolejny odcinek ferajny? No czyli jutrze? Stary, musisz dzisiaj to zrobić. Dzisiaj live'a? Dzisiaj albo jutro rano. Nie, musisz to jutro, naprawić. Jutro wieczorem zrobię live'a, no. Dobrze? A jeżeli nie, no to widzowie, dobijamy Yakimozowi rekordową ilość łapek w dół pod najnowszym filmem. Ja będę oczywiście ten film typował na swoim Instagramie, także to by było na tyle. Mam nadzieję, że się wam się spodobał, bo mi nie. W sensie czuję, że mogłem go nie nagrywać z Yakimozem, bo trochę na tym za bardzo cierpiałem, ale to jest ostatni odcinek z nim. Zobaczymy, jak się wywinie z niszczenia tych drzew, bo jak nie, to będziesz miał lipę na ferajnie, ja chcę ci tak tylko powiedzieć. To by było na tyle. Subskrybujcie, dzwonkujcie, bo i drugi live. Trzymajcie się, no i pa, pa. Cześć.